O nie, coś się zepsuło. Dlaczego? Dlaczego nie mogę kupić karnetu zadymiarskiego za gemy? Farel, ratuj! Dzisiaj z samego rana dostałem kilkanaście takich pytań na moim Instagramie. Już wam odpowiadam dlaczego. Dlatego, że prawdopodobnie nie subskrybujesz mojego kanału i prawdopodobnie nie oglądałeś ostatnich moich odcinków, jak zapowiadaliśmy, dlaczego karnet zadymiarski za gemy zostanie usunięty. I zostanie zastąpiony on karnetem zadymiarskim plus, który dzisiaj sobie kupimy za 60 zł, odblokujemy wszystkie nagrody, otworzymy wszystkie stardropy, no i przy okazji odblokujemy kita. Wy też odblokujcie się na nowości ze świata Brawl Stars. Wystarczy, że klikniecie subskrybuj, taki czerwony przycisk, i zaznaczycie dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco. Swoją drogą, witam wszystkich zadymiarzy w nowym roku 2024. Życzę wszystkim samych legendarnych stardropów i wbicia 50 tysięcy pucharków. Oficjalnie 22 sezon w grze Brawl Stars wystartował i ta muzyczka w lobby jest przecudowna, rodem z Looney Tunes, ponieważ nowy sezon nazywa się Star Toon Studio i jest on wzorowany starymi kreskówkami z mojego dzieciństwa, mógłbym tak powiedzieć. Więc szykuje nam się naprawdę kozacki sezon. Jak dobrze wiecie, za gemy już niestety nie możemy kupić karnetu zadymiarskiego, ale za to możemy kupić za normalne pieniądze, co wydaje mi się troszeczkę kłopotliwe dla niektórych graczy. Jeżeli jest to dla ciebie kłopotliwe, zostaw łapeczkę w górę i zobaczymy, ile osób się nie zgadza z tym, żeby karnet zadymiarski był za realne pieniążki, a nie za gemy, bo wiem, że wielu z was z pewnością zbierało gemy, żeby móc raz na jakiś czas odebrać sobie karnet. No niestety takie zmiany zostały wprowadzone. I tutaj mamy porównanie karnetu. Korzyści karnetu, oczywiście wyjątkowa chromatyczna nazwa i tak dalej, ale porównajmy sobie karnet zadymiarski plus do zwykłego karnetu. Jak widzicie, w karnecie zadymiarskim możemy zdobyć o 3000 więcej monet, o 1500 więcej punktów mocy, 50 gemów, chromatyczne przebranie otrzymamy, jeszcze tytuł i natychmiastowe postępy zwiększone o 20%. Zanim każdy z was kupi karnet albo cokolwiek w grze Brawl Stars, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel w nowym roku. Taki prezent z okazji nowego roku. Dziękuję każdemu za wsparcie. A my, moi drodzy, lecimy. Kupujemy nowy karnet zadymiarski plus 60 zł. Zakup został pomyślnie sfinalizowany i uwaga, mamy tu 20% więcej postępów. Jedziemy z tematem i od razu 17 poziom, więc nie ma na co czekać. Róbmy od razu unboxing. 1000 błyskotek, 500 punktów mocy. Wow, masa tego. Nowa ikona gracza, błyskotki, ale to jak widzicie, przekroczyłem limit 7000 błyskotek i niestety nie mogę więcej odebrać. Nas interesują oczywiście żetony, ponieważ upgrade'ujemy sobie kita, raczej staramy się go odblokować. Mamy tu oczywiście gemy, które trzeba zawsze wziąć, odblokować. Żetony, żetony. Są jeszcze żetony, żetony kolejne i kolejne. No i mam już 1300, żeby odblokować kita. I teraz kitek kosztujemy tylko 449 gemów. My oczywiście jeszcze zrobimy sobie teraz opening, stardrop. Zostawcie łapeczkę w górę koniecznie, żeby wypadł legendarny stardrop. Lecimy, bo mam kilka postaci niewymaksowanych. Okej, tutaj mamy jeszcze punkty do kita. Kolejny stardropik. Rzadki. Okej, nie udało się. Gold. Otwórz sklep i zobaczmy, co możemy kupić za błyskotki. Może kupmy sobie na przykład za 1000 błyskotek skin do Daga. Dlaczego by nie? On jest mega fajny. Smoczy Dag. Pierwszy skin odblokowany. Kupmy sobie coś jeszcze. Może skina do Mandy? Będzie coś za błyskotki? Okej, taka Mandy. W sumie ładna, ale ta jest lepsza, więc sobie zostawię te błyskotki na coś innego. O, kupimy sobie takiego Squeaka za 2700. Potwierdzamy zakup. Let's go! Odbierzmy teraz błyskotki. Tak jest. Kolejna partia wlatuje. Kolejna odznaka. Kolejna partia. Quick. Gemy. Kolejne błyskotki. Mamy jeszcze dwa stardropy, ale to później odblokujemy. Wejdźmy we Franka i zobaczcie. Odblokujemy ten kozacki skin do Franka bez głowy za 5000 błyskotek. Zerujemy się z błyskotek. A jak? O tak. Rycerz ducha Frank. O, mi się mega podoba. I to chyba już jest ostatni skin, który mam do odblokowania. Nie, jeszcze muszę kupić tego za 25 tysięcy golda, ale to sobie zostawię na później. No to zagrajmy sobie teraz w nowym sezonie, moi kochani, Miko. Bo jeszcze nie widzieliście, jak Farel gra Miko, więc zaczynamy. Tak jest, starcie solo. I jest dzisiaj kozacka mapa pod Miko. Ponieważ tutaj przeskakujemy super szybko przez ściany i jesteśmy prawie zawsze pierwsi na skrzynkach. Tak jest, mamy też tutaj Broka, z którym muszę troszeczkę powalczyć. Moje, tak? Hop, dobity, nie trafiłem. I przeskakujemy przez ścianę, złapany. 3 power cubes już na moim koncie, od razu wjeżdżamy. Pierwszy frag, robimy jak najwięcej fragów, drugi. Tak jest. Lecimy ultem teraz. Let's go, gdzieś na środek, gdzieś na środek. Może kogoś trafię na ślepo, jest, jest, tara. Na trzeciego wpadam. Wow, el primo, dobra, uciekaj. Trzeci frag, mój. O kurde, padam, 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 padam. Żyję.
Teraz. Nie trafiam. Dobra. Piąty, o ile się nie mylę? I został mi ostatni, tak? Frajesek, dobra, łatwo z nimi. On jest tam. Lecę po niego. Czy padnie na hita? Raz. Dwa. Trzy, bum! Nie trafiłem? Raczej, trafiłem, ale nie padł na hita. Okej, okay, GG. Miko jest mega fajną postacią. Uwielbiam nim grać. Passa zwycięska razy jeden. Niech będzie. No i mamy star drop do odpalenia. Czy coś będzie? No niestety, nic nie ma. A szkoda. Jeżeli chcecie, widzowie, mogę dla was nagrać odcinek, jak wbijam najwyższą passę zwycięską. Zobaczymy, ile jestem w stanie zrobić winów z rzędu podczas, załóżmy, godziny. To będzie, mi się wydaje, fajny eksperyment. Jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzu hashtag passa zwycięska. My odpalamy kolejny star drop. Lecimy. Yes! Yes, epic! Jeszcze raz! Dawaj legendę! Ach, no szkoda, szkoda, szkoda. Było blisko, było blisko. Uwaga, i co? No, powiedziałbym, że średnio, nie? Nawet na mityka się nie zmienił. Kolejny. Rzadki. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Nie, no kurczę, blaszka, tak nie może być. Ale podwajacze mamy za to. Punkty mocy. Te punkty mocy będę mógł sobie załadować zaraz w coś, bo już mam ich bardzo dużo. Ile tam było napisane? 17 koła. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Możemy coś wymaksować. Ja na pewno będę maksował kita. Dobra, polećmy z czakiem, bo go nawet nie maksowałem, a muszę te punkty troszeczkę zwastować. Okej. Okay. No i mi się wydaje, że chyba wszystkie postacie popodnoszę następnym razem na jeszcze wyższy poziom. No ale to w następnym odcineczku. Dzisiaj musimy się skupić na tym, żeby odblokować kita. Więc lecimy. I zastanawiam się, jak to zrobić. Czy warto kupować poziomy po 30, po 30, po 30, odblokowywać żetony, czy lepiej po prostu od razu wydać te 400 gemów i odblokować kita. Mi się wydaje, moi drodzy, że chyba tak zrobimy, że teraz wy zostawiacie łapkę w górę. Koniecznie. Ja wchodzę tutaj w kitka naszego. I 413 gemów kupuje kitka. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Siemaneczko, kitek legendarny. Zadymiasz już jest na moim koncie. Piękna sprawa. Odblokowany 10 na 10. No i co, moi drodzy państwo? Odblokowujemy i maksujemy kitka. Ładujemy w niego punkty mocy, ile wlezie. Maksymalny poziom kita. Ale nie będę odblokowywał na razie gadżetów i star powerów. Zagramy sobie na zwykłym poziomie kitka, bo jeszcze mamy do otwarcia dwa star dropy. Trzy star dropy, które odpalimy po tym meczu, więc zaczynajmy. Lecimy z knockoutem. Jestem w drużynie z Dagiem i z Krukiem. Tak, czujesz tuńczyka, stary. Dobra, wjeżdżamy w poko od razu. Bomba, 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 bomba. Miau! I wyjaśniony. A jeszcze nie! Ej, ej, ej! Nie było wcale takie łatwe. Dobra, powiem wam tak. Kitek jest spoko, ale tak jak już wam mówiłem, on super mocną postacią nie jest. Dopóki sobie oczywiście, wiecie, nie nabije ulta i tak dalej, nie? No i łatwo! Zwycięstwo! Zwycięska passa 3! No to zagrajmy sobie może teraz starcie duo. No na tej mapie może być troszeczkę już gorzej. Dobra, pyk, pyk, pyk. Po 1600 bije, to dosyć mocno. Jak na początek, od razu, bomba. 1761 power cube'em, okej. Okay. Mamy belkę, raczej belkę, koletkę. Dobra, jest dojeżdżana, porobiona. Ta mapa też jest idealna pod kitka, bo kitek może przeskakiwać przez te ściany i dojeżdżać oponenta. Kolejna zmiażdżona. Nie no, ta postać jest OP. Na tej mapie jest za mocny. Dobra, tego nawet nie ultuję, bo nie ma sensu. Czy ja mogę wskoczyć ci na plecy teraz? Tak, mogę. A! Nie wyszło. Nie wyszło. Dobiję ją. Tak. Moja. Okej. Okay. Chciałem jeszcze z grzbietu Meg kogoś porobić, ale jak widzicie, na chwilę obecną jest za łatwo. Passa zwycięska, czwarta. Zagrajemy jeszcze raz, okej. Okay. Teraz postaramy się wygrać, strzelając tylko i wyłącznie z pleców. Więc muszę pierw podlecieć do kogoś, nabić sobie ulta, wskoczyć na plecy. Okej. Okay. Mamy tika, tam w niego wjeżdżam. Okej. Okay. Dobra, nie będę go bił, nie będę go bił, nie będę go bił. Powiedziałem, że atakuję tylko z pleców, ale moja Meg się właśnie wywraca! Dobra, żyje! Rzucam, 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 rzucam! Na odległość, tak jest porobiona, pięknie! Brok, 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 brok. Okej, ta Meg go zultowała, najgorzej! Mamy ulta nabitego, wskakuję na plecy. Jestem. Tik, tik, tik. Dostał 6800. Rzucamy, szukamy, szukamy oponenta. Gdzie on jest? Jeszcze raz skakujemy na plecy i rzucam na odległość. Dostaję! Teraz zostaje!
Bomba 7600! Mocno, mocno wjechał Farel w typa. Nie ma to tamto. Jest, mityk. Epic! A czy tego, legendarny, przepraszam. Legenda! Legenda! Szkoda, no tak było blisko. To dawaj teraz jakiegoś... A, ikona gracza chociaż. No dobra, to może być, to może być. Ja się nie będę gniewał. Ikony gracza są zawsze spoko. No i mamy do odpalenia kolejne stardropy. Na sam koniec dla widza. Widzowie, może się uda trafić jakiegoś star powerka chociaż do kitka? Albo i nie. Kolejny. Szansa na ulepszenie też się nie udało niestety, szkoda. Gold. No i... Epic, wow! Okej, i ostatni star drop z karnetu Zadymiarskiego Plus, którego sobie kupimy. Mamy do odblokowania, nie? Odblokowaliśmy wszystkie na odcinku. No i niestety, niestety nie oddało żadnych fajnych nagród. Ale mam nadzieję, moi kochani, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem Farel, a my widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się za zamiarze, hej!